Witajcie kochani, z tej strony Niula ze Szczecina. Witam Was kochani cieplutko w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mamy kochani wymianę drapkową z Monią Benel. To jest moja pierwsza taka wymiana drapkowa zagraniczna. Powiem Wam, że okrutnie się boję tej paczki otworzyć, bo nie wiem co tam będzie. Wiem tylko tyle, że prosiłam Monię o tą świąteczną drapeczkę. Bardzo mi się ona podobała. Zobaczymy, może Monia mi wrzuciła tą drapkę. Okaże się wszystko, jak otworzymy tą paczuchę. Powiem Wam, że ona jest okrutnie oklejona, zabezpieczona. Moja, uwierzcie, doszła chyba po 3 tygodniach dopiero. Oczywiście naruszona, bo to jest chyba normalne teraz na naszej poczcie. Dobra. Wiecie co, jestem tak ciekawa tej paczki, że otwieramy ją. Jeżeli Monia wysłała mi drapeczkę, o którą ją prosiłam, to mam przygotowane takie coś. Takie coś, tak, tą pomoc, żeby nie obracać tej drapki w inne strony. A jeżeli nie, no to trudno. Dobra, kochani, otworzymy sobie tą drapeczkę. Tą paczuszkę, przepraszam, kochani. O Jezu, wiecie co, mam takiego stresa, bo pierwszy raz będę drapać zagraniczne drapki. Żeby oczywiście babola jakiegoś nie walnąć. No zobaczymy jak to będzie. Ojejku, Monia, ale żeś tutaj na ten... Umówiłyśmy się z Monisią na drapki. Ja jej miałam wysłać Moni za 60 zł, a Monisia 15 euro chyba, z tego co wiem. No ale tutaj chyba nie ma samych drapek. Dobra, wiecie co, patrzymy, patrzcie. Patrzcie, kochani, piękna kartka, zobaczcie jaka fajna. Super, holenderskie. To są drapki holenderskie w ogóle. A w Holandii oczywiście, jak wiadomo, dominują krówki chyba. Tak mi się wydaje i tulipany, tak? Chyba dobrze myślę. Dobra, zobaczymy, co my tutaj mamy. Aniu, bardzo Ci dziękuję za naszą wymiankę. Do drapek dorzucam coś ekstra, gdyby okazały się puste. Monia Benel. Zobaczcie, jaki śliczny kwiatuszek. Super, patrzcie, normalnie cudo. Cudo. Dziękuję Ci, Monisiu, z całego serduszka. Bardzo się cieszę na naszą wymianę. Nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo Cię lubię. Zobaczcie, patrzcie, co dostałam. Dostałam Moni drapak. Ale super. Wiecie co? Ona ma taki ten drapak fajny. Tak mi się podoba. 2 centy chyba, tak. Nie wiem, czy widać. 2 centy. Super. Świetnie, powiem Wam świetnie. Następny drapak do kolekcji. Oczywiście z ołóweczkiem. Świetnie. Dobra, patrzymy, co my tu mamy dalej. Mamy Dime. Boże, z tym językiem u mnie to też. Ja najlepiej polski, łacina kuchenna, wiecie? To chyba jest u większości. Dobra, nie no, żartuję, kochani. Ale mam stresa. Mamy batonika. Dobra, później spróbujemy, powiem Wam, jak smakował. Co my tutaj mamy? Co nam Monisia dała? Dała nam czekoladkę malinową z Milki. Dark Milk. Fajnie. Czekoladki jak najbardziej. Dobrze, teraz zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Mamy, o Jezus, żelki Haribo. Uwierzcie, zaraz ich nie będzie. Tak, dobre są. Ja tam lubię żelki w każdej postaci. Co my tu mamy, kochani? Mamy cukiereczki Werther's Original. Super. Tak, co my tu mamy? O, mówiłam, tulipany dominują. Zobaczcie, jakiś świetny magnes. Tak, piękny, na lodóweczkę będzie. Super. Tak się normalnie cieszę. Coś nam Monisia tu dała, ale to sobie otworzymy na końcu. Tu mamy, kochani, z drapeczki. Tak, co my tu mamy? O, proszę bardzo, mamy wafelek, toffee chyba. Original. Tak, to taki na gorący kubek się kładzie, to się tak fajnie potem wcina. Dobra, patrzmy, co my tu mamy jeszcze. Co my tu Monisia nam dała? Szminki owocowe. No, proszę. Tu widzę arbuz i chyba brzoskwinka. Nie miałam tego jeszcze, także na pewno wypróbujemy.
Dobrze, kochani, zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Ojej, co my tu mamy? Co my tu mamy? Tutaj mamy coś z Barbie. Monisiu, co my to? Perełki do kąpieli. O, dobrze, że to po polsku jest napisane, wiecie, bo bym nie wpadła, co to jest. Pewnie bym pomyślała, że Barbie to coś do jedzenia. No, ale no niestety nie. Byłyby dopiero numer. Co my tu mamy? Tu mamy jeszcze cukiereczki Werther's Original. Bardzo fajnie. Co my tu mamy? Mamy długopisik. Długopisów nigdy za dużo, naprawdę. Tutaj mamy... O, proszeczkę. Proszę, mamy... Maseczkę lama chyba to jest. Tak, co, na co to? Na wilsza maseczka płachcie z wyciągami z ogórka. Bardzo fajnie, przyda się jak najbardziej. Tak, co my tu jeszcze mamy? Oj, nie chcę wyjść. Proszę, następna maseczka z migdałami, to może być coś fajnego. Tak, migdały jak najbardziej, w każdej postaci. Co my tu mamy? Patrzcie, patrzcie, kochani, mamy to, co mi Monisia obiecała. Próbowała bynajmniej, zobaczcie. Mam świąteczną drapkę. Czyli, tak jak już wspomniałam, tutaj z tej strony jest ta, tutaj gdzie się zaznacza, co ile trafiło się. Powiem Wam, że mam stresa co do tej zdrapki, bo taka jest, ona jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajna jest ta zdrapeczka. Tutaj mają te okienka, tak jak Monia wspominała w swoim odcinku świąteczny, Nowy Rok. No i tak jak wspomniała, Mikołajki u nich wypadają 5 grudnia. Fajnie, to dobrze sobie to przygotowałam. Tutaj mamy jeszcze coś w woreczku. Aniu, stworzyłam coś specjalnie dla Ciebie. Mam nadzieję, że Ci się spodoba, Monia. Boże, coś tylko dla mnie. Aż normalnie, wiecie co? Co ta Monisia tutaj nam wytworzyła? O Jezu, zobaczcie. Jaka cudna bransoletka. No piękna, naprawdę piękna. Dziękuję Ci, Monisiu. Będę nosić na pewno i będę myśleć o Tobie. Piękna, naprawdę piękna. Dziękuję Ci, skarbie. Ojejku, teraz kochani, moment ten, który taki mnie przeraża najbardziej, to te zdrapki. No ale myślę, że jeżeli coś źle zrobię, to Monia mnie poprawi. Prawda, Monisiu? Pięknie zapakowane. No i mamy, kochani, mamy Monisi świnki. Bardzo lubię tą zdrapkę u niej oglądać. Mamy konieczynkę. Tak, mamy James Bonda, super, Monisi ukochane linie, tak, myślę, że u mnie też się sprawdzą, bo linie ja bardzo lubię i mamy taką zdrapeczkę, no to się okaże, co w tych zdrapeczkach wyjdzie, no i oczywiście to świąteczne, ta świąteczna zdrapka. Powiem Wam, że zanim otworzyłam tą paczkę, to nie uwierzycie, ale obejrzałam prawie wszystkie odcinki Monisi, żeby się troszkę dowiedzieć, na czym polegają te drapeczki. Dobrze, kochani, użyjemy Monisi drapaczka. No i bierzemy się do dzieła. Na pierwszy rzut mamy świnki. Przybliżymy troszeczkę. Dobra, dobra, kochani, trzymajcie kciuki. Wypróbujemy drapaczek. Ale czat, mówię Wam, świetnie drapie. Ja Wam proponuję, ustawiajcie się w kolejce do Moni. Patrzcie, no naprawdę tak delikatnie drapie. Świetnie. Czekajcie, bo tu się pogubiliśmy. Mamy 25 tysięcy euro. Fajnie. 10, 20 euro. Tu mamy ten znak. 400 euro. Ale fajna. 4 euro. I 400 euro. Tu powinniśmy dopisać 2 zera. I by było pięknie. Mamy ołóweczek. Może dopiszemy, co? Przejdzie? Widać. Ja widzę. Mamy 3 razy 400 euro. Nie no, żartuję. Przegrana jest. Ale fajna zabawa. Naprawdę fajna zabawa. Dobra, teraz sobie zobaczymy konieczynki. Tu chyba jest ta wygrywająca liczba, o czym dobrze pamiętam. Nie, tu mamy znak, czyli mamy serduszko. Monisiu, to serduszko jest dla Ciebie, kochana. Proszę bardzo. No i szukamy, a co mamy? Mamy kosteczki, a warte były 50 euro. Tutaj mamy, kochani, jakieś
jakieś monetki. Tutaj mamy diamencik, a tutaj mamy, kochani, kciuki. Dobra, może być. Jestem za. Bardzo fajnie. Powiem Wam, że świetnie się drapie. Teraz mamy bonda. Zobaczymy, co ten bondziu nam tutaj pokaże. O ile pamiętam, to chyba trzeba trzy takie same symbole, takie same kwoty. Patrzcie, 50 tysięcy, grubo. Tutaj 200. Fajnie. Tutaj stóweczka. Idziemy coraz niżej. Tutaj mamy stóweczkę po raz drugi. Proszę. Tu mamy dwa. Nie, tu mamy 200 po raz drugi. I co wpadnie? No 50. Nie ma. Tutaj chyba jest mnożnik, o ile dobrze pamiętam, albo kwota. Nie wiem. Dobrze, druga strona, mamy 4 euro. Tutaj mamy 2 euro. Nie, 200. Patrzcie, nie odkrywam do końca i zgaduję. Tutaj mamy 10. Powiem Wam, że fantastycznie się drapie, naprawdę. Tutaj mamy 50 euro. Tutaj mamy 50 tysięcy. No i tutaj mamy, kochani, 200 po raz drugi. A tutaj mamy 2. Dobra, czyli ta drapeczka też jest przegrana. Nic nie szkodzi, Monisia. Fajna zabawa, naprawdę. Fajna zabawa. Odsuniemy sobie troszeczkę. No, tutaj szukamy chyba liczb, z tego co pamiętam. Tak. A mamy 39, 35, 32. Powiem Wam, że pierwszy raz zawsze jest stresujący. Normalnie czuję się, jakbym pierwszy odcinek nagrywała. Dobra, mamy takie liczby, czyli 39, 35, 32, 17 i 16. No i kochani, szukamy, a mamy 29, 40, dalej, 25, 11, ale normalnie powiem Wam emocje, 45, 42, 34 oboczek, 49, 37, niedaleko, 44, 47, 24, 46, 31 obok i ostatnia szansa, kochani, 36 obok. No nie szkodzi, nie szkodzi, ale powiem Wam, że zabawa jest fajna normalnie. Cieszę się jak dziecko z zabawki. Dobrze, tutaj mamy teraz Monisi, czy Alinie, no znaleźć cyferki, no to szukamy. A mamy 39, mamy gdzieś 39, no nie mamy, dobra, dalej, 17, mamy 17, powiem Wam, że warstwa ścieralna tych drapeczek, no jest bardzo fajna, delikatnie wszystko się drapie, 18, mamy tutaj, dalej mamy 48, mamy 40, mamy tu 48, dobrze, dalej 32, nie mamy 32, 21, nie ma, 47, tu mamy 47, następna liczba to 16, ale nie mamy 16, dobrze, następna to 30, też nie ma, 26, tu mamy 26,
Następna to 12. Patrzcie, brakuje nam tylko jednej cyferki 36. 36, tak. Fajnie by było. No, ale zobaczymy. Dalej mamy 37. Uch, oboczek, widzicie? Dobra, szukamy 37. Nie ma. 25. Też nie ma. 43. Mamy tutaj. Super, bardzo fajnie się drapie tą drapkę. I przedostatnia to 23. Mamy tu. I ostatnia, kochani, to 22. Czyli nic nie ma. Nie szkodzi, ale powiem Wam, że bardzo fajnie się drapie. Naprawdę bardzo fajnie. Ja jestem tam zadowolona. Dobrze, kochani, teraz przejdźmy sobie do tej naszej olbrzymiej drapeczki. Tak jak Monisia mówiła, tu trzeba pootwierać. Tak. Wiecie co, będę otwierała od razu i sobie będziemy razem sprawdzać. Dobrze? Powiększymy troszeczkę. Trzymajcie kciuki. No i szukamy. Tutaj mamy dzwoneczek. Ja sobie tą karteczkę tutaj postawię. I mamy dzwoneczek. To sobie robimy kreskę, jak to Monisia robiła. Dobrze, sprawdźmy sobie dwójeczkę. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. I tutaj mamy sanie. Zaznaczymy sobie sanie. Ok, dwójeczka. Tu mamy trójeczkę. Po kolei będziemy lecieć. Trójeczkę. Tutaj mamy sanie po raz drugi. Ok. A sanek musimy mieć 2, 4, 6, żeby coś było. Dobrze, teraz sobie zobaczmy czwórkę. Czwóreczka. Mamy dzwoneczek. Już mieliśmy jeden dzwoneczek. Dobrze, tutaj mieliśmy czwórkę, teraz piątkę. Piątka jest u góry. Dobrze. I zobaczymy sobie, tutaj chyba muszą być dwie takie same kwoty. A mamy 5 euro, 50, 15 i 100. I znaczek mamy dzwoneczek, zobaczcie. Mamy następny dzwoneczek. Ale tych dzwoneczków trochę nam tu potrzeba. Teraz mamy szósty dzień. Tak. Muszę się tutaj dostać do tej drapeczki. O, dobra, jest szósty dzień. I co mamy w szóstym dniu? W szóstym dniu mamy łyżwy. Zaznaczamy sobie łyżwy. W siódmym dniu mamy, zobaczcie, jakie fajne prezenciki. Tutaj mamy gwiazdę. Mamy gwiazdę. Tu mieliśmy siódemkę, teraz ósemka. Ósemeczka, kochani. Ale wiecie, co jest takie emocjonujące? Takie wciąga to naprawdę. No, mamy bałwanka. Dziewiątka teraz. Mamy dziewiąteczkę. Dziewiątka nam da, kochani, rękawiczki. Fajna, fajna. Mogliby u nas też takie fajne zdrapki robić. Powiem Wam, że jest mega. Dobra, teraz mamy dziesiątą. A w dziesiątce mamy, kochani, świeczuszkę. Zaznaczymy sobie świeczkę. Tu mieliśmy dziesiątkę, teraz 11. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. Tutaj mamy bałwanka. Pierwszy bałwanek. Teraz 12. No, kochani, tutaj mamy gwiazdę.
zaznaczymy sobie. Powiem, że bardzo fajna ta kartka podpowiada. Mamy 12, teraz mamy 13. Zobaczymy 13 i mamy świeczkę. Super. 14 dzień. Robimy sobie po kolei, nie? Tutaj mamy, kochani, łyżwę. Fajnie. Już mamy dwie, czyli jest para. 15 mamy tutaj. Tutaj mamy, kochani, Mikołajka. Mikołajka mamy drugiego. 16. Boże, normalnie jak czekoladki się otwiera. 16. I tutaj mamy, kochani, dzwoneczek. Dzwoneczek. Dzwoneczek już jest 4. 17 okienko. Super, super. Co my tu mamy? Rękawiczki. Super, mamy rękawiczki. Mamy już drugie rękawiczki, czyli też mamy parę. Teraz mamy okienko 18. Dobrze, tu mamy 18. I co my tutaj mamy? Tu mamy gwiazdę. Teraz 19 okienko. Mamy 19. I sobie szukamy. Mamy następną gwiazdę. Dobrze. 20 okienko. Takie fajne torebki z prezentami. Tutaj mamy świeczkę. Tu mamy świeczkę. Dobrze. Tu mamy 21 okienko teraz. Tutaj mamy saneczki. Saneczki mamy. Okienko 22. Tutaj mamy saneczki. Tak. 23 dzień, czyli dzień przed Wigilią. I tutaj mamy świeczkę. Świeczuszka jest tutaj. Teraz będzie Wigilia. W Wigilię mamy gwiazdę. No oczywiście. Gwiazda. Teraz mamy, kochani, 25 okienko. Tutaj mamy dwa prezenty. Trzy takie same kwoty. Mamy 10 euro, 5 euro, 1000 euro i 100 euro. I znaczek, kochani, to gwiazda. Dobrze. Teraz mamy 26. Tutaj też będą dwa prezenty. Szukamy trzech takich samych kwot. Mamy 15, 100, 20 i 5. I znaczek to dzwoneczek. Dobrze. Teraz 27 dzień. Ale fajnie, naprawdę, wiecie co? Tyle zabawy w tej drabce jest. Mamy saneczki. Saneczki. Zobaczcie, kochani, tak to mniej więcej się prezentuje. Brakuje nam jednej do darmowego losu, do saneczek jednej, jednych saneczek, no i tutaj nam troszkę już brakuje, także szanse mają albo saneczki, albo darmowy los. No to gramy dalej. Mamy dzień teraz 28. Patrzymy, co my tu mamy. Mamy dzwoneczek. Zaznaczymy sobie dzwoneczek. Dobra, 29 dzień.
29 dzień. To już trzeba się szykować do Sylwestra. Mamy następny dzwoneczek. Teraz mamy 30. Tak, kochani, 30. I mamy świeczkę. I został nam, kochani, Sylwester. Ale duże okienko. Został nam Sylwester, ostatnie okienko. No i trzymajcie kciuki. A mamy rękawiczki, czyli w symbolach, kochani, nam się nic nie utworzyło. No i sprawdźmy jeszcze sobie nasze kwoty. A mamy 1000, 15, 10 i 20. Czyli, kochani, ta drapeczka jest przegrana, ale powiem Wam, nic nie szkodzi, Monisiu, naprawdę. Zabawa była fantastyczna. Prezenty są fantastyczne. Jakbym coś, Monisiu, ominęła, proszę Cię, kochanie, popraw mnie. Powiem Wam, że naprawdę, tak jak widzicie, są emocje. Drapeczki to tylko drapeczki. Naprawdę, nic nie szkodzi. Prezenty, kochani, są, słodkości są bardzo fajne. I maseczki, kochani, i coś do pochrupania, i czekoladka, długopisik, szmineczki, kochani. Tak jak widzicie, tych prezentów, tych gadżetów jest bardzo dużo. Drapaczek, będę go na pewno używać, Monisiu, bardzo mi się on podoba. No i kochani, ten przecudny, przecudna bransoletka jest przepiękna, gdzie ona się tak fajnie świeci, że aż normalnie oko cieszy. Kochani, kto nie zna kanału Monisi, Moni Benel, zapraszam na jej kanał, ona tam ma świetne drapingi, głosik ma fantastyczny, naprawdę aż się chce śmiać, razem z nią się śmieję, jak oglądam jej filmiki. Zostawcie, kochani, tam subskrypcję, koniecznie łapeczkę obowiązkowo do góry, wpiszcie jej jakiś fajny komentarz, pozdrówcie ją ode mnie. No i kochani, do usłyszenia. Jeśli Wam się podobał ten filmik, zostawcie też u mnie subskrypcję, łapeczki i komentarz. Będę się bardzo cieszyć. Także, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was do następnego odcinka. Buziaczki, pa!